Jest. Start. Zaraz się tutaj... Aha, bo to zawsze... Niby nie skończyliśmy rozdziału, ale już nam dali ten. New extra game is available for download. Free download. Aha, czyli ją muszę pobrać dopiero. Z poziomu gry? Co za gówno. The fuck. Ania i Martyna to przygotują po prostu. A czy Bartek dużo chodzi na siłkę po prostu, nie? Bartek miał z czego trenować, ja nie. Ja dopiero ponabierałem. Ostatnio na filmie U Ziemniaka wyglądał na ulanego, u niego na kamerze tego nie widać. No nie wiem, ja go widziałem w zeszłym tygodniu i jakby... Nie jest ulany, to na pewno. Jest napierdolony bardziej bym powiedział. Trybnajmika fajny. No dobra, spoko. No w każdym razie najpierw skończymy fabułę, a dopiero potem będziemy się zastanawiać, co tam z najemnikami. Okej, zastanawiam się teraz tak. Jurde, mamy te trzy granaty całkiem niezłe. Mamy Yellow Herba i zastanawiam się, czy go... Wiecie co, może zrobimy... Czekajcie, jakbym go tak zrobił use. No mi niewiele tego życia wyleczy. A ja bym go skraftował z tym i teraz już bym tego użył, bo to mi wydłuży życie. A dzięki temu, wiecie, to sobie zachowam na, jak będę więcej życia potrzebował odzyskać. Dużo ci nie brakuje? No właśnie, nie? Jakby jednej, może dwóch roślinek, nie jestem pewien. Dobra, zerknijmy teraz, które ja mam w ogóle te... Co ja mam włączone? Okej, spoko. Zobaczmy na tego. 35 tysięcy. Mamy... właściwie tylko możemy sobie kupić spraya i tak zrobimy. I ewentualnie coś tam po... Okej, czekajcie, jeszcze tak. Możemy to sprzedać. To sprzedać. I to sprzedać. I właściwie to też byśmy mogli sprzedać. No, czekajcie, najpierw sobie tak zrobimy. Weźmiemy sobie, zrobimy... Nie tutaj, tylko tutaj. No, niech będzie tak. Już, posprzedawajmy, żeby nie było. Nie ma to, jak wiecie, do samego końca gry sobie jakieś gówno zostawić i go nie sprzedać, albo nie zarobić na tym nic. Dobra, co możemy jeszcze tak? Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie customize. Case i tak musimy tego sobie wziąć. Resale value, tego nie będziemy chyba z tego korzystać, ale to sobie weźmiemy. W informacjach o sprzęcie jest błąd w nazwie kamerki Razer, a powinno być Razer. Okej, dzięki Kosa. Dzięki Kosa. I się mówi, że był w przeszłości gruby, chciał to zmienić, więc zaczął ćwiczyć. No i dobrze, i bardzo dobra droga. Okej, to możemy sobie... możemy kupić też rocket launchera, single shot rocket launchera. 80 tysięcy. Ale jest ta opcja, ale nie wiem, może to zostawmy na finałowego bossa czy coś. Karol mówi, pyta, czy chce poradę. Możesz dać poradę, nie przeszkadza. Ktoś mówi, że będzie remake piątki, fajnie było, gdyby było porządnie przebudowane względem oryginału. Fabularnie nie wypadło źle, ale mogło być lepiej. No, ale potem już remake'u szóstki nie ma sensu robić, bo to jest zbyt nowa gra. Natomiast ja chcę najpierw remake jedynki. Strikera wejść, to... Ale ja nie mam w ogóle do tego amunicji. Czym to strzela? Shotgun with a widespread making... It's effective at close range. To jest zwykły shotgun po prostu? Pamiętasz, jak nie trafiłeś, jakim rakietnicą też byś pewnie nie trafił. Okej, ja myślałem, że to jest jakiś granatnik ten Striker, a to jest shotgun po prostu. Power 9. Zobaczmy sobie compare. W ogóle mniej miejsca zajmuje. Riot Gun, nie original, tylko currently. Czekajcie, Striker ma niższy damage, większą pojemność, bardzo chujowy reload speed, Fire ma szybki, precyzja mała. No można by to, wiecie, wiadomo, zwiększyć. Aha, ja widzę teraz, wy tego nie widzicie, ale kamerę przestawię, to zobaczycie, że
jak są te statystyki, to pokazuje ten, to pokazuje, słuchajcie, jak bardzo można rozwinąć tą broń. To jest też ciekawe. Striker ma duży rozrzut. No, ja chcę remake'a jedynki. Na początku walki z bossem lekko cofnij się, to znajdziesz robaka, który zwiększa max HP, ale jest warty 10 tysięcy. W sensie, jak go sprzedam, czy muszę go kupić? Kurczę, to może faktycznie by tego, wiecie, sprzedać tego Riot Gun'a. Tak, to jest to. Riot Gun 144150. Tylko w takim razie musimy te resale value sobie zrobić. Save custom case. O właśnie. Welcome. No w takim razie byśmy mieli tutaj 146 000 tylko? Ile miało być? 20% miało być więcej, czy ile? A to ledwo co to, kurde, zwiększyło? Co za dziadostwo? Chyba, że za sam podstawowy? Weapon resale value. Aha, za te w ogóle nic się nie zmieniło. Czy ja tutaj coś mam w ogóle? Mam 3 naboje. Mam 3 naboje w nim tylko. No nie, jakby koniecznością jest zrobienie pierwszego remake'a. Tylko wystrzelaj magazynek. Są 3 naboje, chyba sobie poradzimy bez nich. Zawsze mam tylko tutaj 6. Resident Evil miał remake. Miał sranie na jebanie, kurwa, w 2002. 2002, mamy 2023. Już bez przesady. Przestańcie mówić, że ta gra miała remake. Gówno prawda. Jakby robienie remake'a po paru latach, nie? Nie odzyskam, już to ustaliliśmy na ostatnim streamie, to jest gówno prawda, ale jeżeli kupię broń, to będzie miała pełny magazynek, więc w sumie będę miał coś w magazynku. Nie odzyskam tych 3 naboi, to jest bzdura. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Czyli musimy sobie sprzedać Riot Gun'a. Okej, a teraz tune-up. A nie, najpierw musimy sobie kupić Striker. Okej. Kupmy spraya na wszelki wypadeczek. I teraz tune-up. To na pewno musimy zrobić. A nie jest aż takie konieczne, ale tak, tutaj Strikera na pewno ciach i ciach. No ale całkiem idzie nieźle, zróbmy tak. Reload speeda sobie zwiększymy. Zwiększmy sobie to. No już nie mamy nic za bardzo więcej. Tu mamy już fulla, już nic nie zrobimy. No właściwie to możemy tylko jeszcze zreperować sobie nóż, chociaż to nie jest bardzo nam potrzebne. I właściwie to tyle. Zrobiliśmy co mogliśmy właściwie. Tu za bardzo już też nic, mam wrażenie, nie kupimy, co najwyżej. Jakbyśmy mieli jeszcze jednego spinela, to byśmy sobie gunpowder kupili, a tak to jest dupa. GTA Wiedźmi i Tlu miało 50 remasterów, ale jednego remake'a nie zrobią, bo... Ta. Dobra. To teraz jeszcze tak, to musimy sobie zmienić. Czyli remove. Handgun ammo, to na pewno. Submachine gun bolts, handgun magnum, miny, nie magnum, mech. Czyli tak, to bym jeszcze zrobił. Magnum ammo craft bonus, no nie wierzę w to, żeby nam się to udało zrobić. Natomiast myślę, że warto będzie jednak sobie wziąć magnuma. Te zostawiamy. I teraz jak tutaj zrobimy ciak, no i proszę bardzo, i Striker ma 12 naboi. Przygotujmy sobie. O, z jakiegoś powodu wszedł nam tutaj, też się cieszę. Potrzebujemy jeszcze tylko magnuma sobie podać. Shortcut tu. I właściwie to chyba mamy wszystko. Jeszcze jedną rzecz. Mamy te takie ciężkie granaty. Na wszelki wypadek, chociaż pewnie tak z tego nie skorzystam, ale zapiszmy. I właściwie kończymy 14 rozdział teraz.
Coś mi tu w ogóle kraczek daczy co chwilę. Dobra, czyli co? Mówicie, że jak rozpocznie się walka, to mam się cofnąć i znajdę jakiegoś robala, który zwiększy mi zdrowie? To jak prawie jak w Bioshocku. Okej, okay, idziemy. Chciałbym osobiście remake Dino Crisis. No tak, to jest... To już jest legenda z remake'em Dino Crisis. Wszyscy chcieliby mieć remake Dino Crisis. I nie grałem w Dino Crisis i powtórzę jeszcze raz Dino Crisis. Ale jakby wierzę, że to... Słyszałem, że to dobra gra. Ten Dino Crisis. Idziemy. A w ogóle zmienię kamerę na właściwą. Dobra. Rookie. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. A teraz nie masz nic. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Płynne przejście, dobra. To teraz mówisz, że gdzie mam się cofnąć? W tą stronę? W stronę tego korytarzyka mam się cofnąć? Kim jest ten facet? To jest bardzo dobre pytanie. On nas chyba szkolił? Po prostu... Oh shit, oh shit, oh shit. Serio? No tylko, że kurde nie ma. Za bardzo jak? Gdzie tego robaczka mówisz mam szukać? Jebanie z mojej... bardzo dobrze. Był jego przełożony. Właśnie wydawało mi się, że to był jakiś jego szkoleniowiec, czy ktoś taki. Nie bardzo wiem, wiecie, gdzie miałbym... Jest! Rhinoceros Beetle! To było dziwne znalezisko i co? Rare species of insect that flew here from somewhere. Przyleciał tu skądś. Can be sold in high presence and it's not suitable to eat. Ale jak go wykorzystam, to będę miał większe maksymalne życie. Nie powinniśmy go jeść, ale go zjedliśmy. W każdym razie zjadłem. Aha, on zrobił tam po prostu jakiegoś flashbanga i uciekł, tak? I co to ma być? Jakieś kółko z krzyżykiem. Także dzięki za poradę z robakiem. Natomiast co ja mam teraz zrobić, żeby tam... Aha, tu jest jakaś pułapka, widzę. Chyba musimy na dół zejść. Nie mam możliwości. Trochę mu krewki poleciało. Są trzy takie robaczki. Kurde, serio? A, tu mogę pójść. Czy on mi tutaj celował do mnie skądś? Wydawało mi się, że celownik jego widziałem. Laser tutaj. Bo ja nie mam lasera na pewno. Dobra, tu mamy skrzynkę i mamy kołowrotek i mamy roślinkę, też miło. I amunicję do magnum. Ta
tak czy siak, jakby wszystkie trzy robaczki nie są mi potrzebne. Generalnie jest dosyć dużo ten, nie? Dosyć dużo tych rzeczy, które nam zwiększą życie w grze. Myślałem, że to rozbroję, ale nie. Lol. Niedobrze. Jack Razor przemierza Amparo, aby spotkać się z Leonem Kennedym. Jego samolot Cessna został zestrzelony. Wcześniej Razor używał broni biologicznej jako wytwór fantazji, jednak po... Uważał broń biologiczną jako wytwór fantazji, jednak po dotarciu do punktu spotkania z przewodnikiem w wiosce Mixcoati spotkał on pierwszego w swoim życiu zombie. Okej. Okay. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. Okej. Po prostu przyszedł, żeby sobie rzucić flashbanga. Cóż. Tak, myślałem, że wystarczy w to strzelić. O nie. Ready to die, rookie. O ty, czemu mnie cofnęło w tą stronę, w ten korytarz? Gdzie on tu kurde był? Okej, okay, przynajmniej tyle. Jebaniec! O nie! Puść to! Fak. No co za ciul! Okej, wystarczyło raz w to strzelić, żeby to padło? Ale jak przewidzieli, nie? Tutaj pułapka, tutaj jeden karabinek, drugi karabinek. Tutaj kolejna pułapka laserowa, ale można zrobić tak i dzięki temu się cofnąć. Na razie celowo nie wytwarzam amunicji, chociaż chyba mógłbym. Mam 20 tego. Na razie nie. Nic nie wytwarzam. I'm no stranger to covert tactics, remember? How can I forget? Shit. Może na wszelki wypadek byśmy to. Chociaż niech pan nam nie będzie bardzo potrzebne. Myślę, że muszę strzelić w to, żeby to rozbroić. Dobra. Przeładujmy. Aha, że na Wii, później na PS3 pewnie na Move'a wyszedł jakiś tam celowniczek, mówisz, znaczy chcecie taki typ gry, gdzie... Oh shit. Gdzie jakby gra się chodzi sama, tylko strzelasz i nic więcej, nie? No nic, w każdym razie... Aha, no właśnie to oni byli w tej jakiejś tam jednej misji, ale tak właściwie jak patrzyłem na jakieś tam lore gry, to on faktycznie się, Krauser się pojawia tylko tutaj w czwórce, no i jeszcze w tej małej części. Dobra, wyszliśmy do góry. No więc jeżeli dobrze rozumiem, to był jego przełożonym i... Shit! Przełożonym i jakimś tam szkoleniowcem w tych oddziałach specjalnych, ale potem stwierdził, że... nie! Wiecie, co możemy zrobić jeszcze? Przeładujmy to. Jeszcze Resident Evil na telefony, Boże Święty! Strasznie dużo mam apteczek w tym momencie. Mieliśmy ten celownik. O, zrobimy sobie go na to. I teraz moglibyśmy spróbować go znaleźć. No szkurde! I on będzie do mnie napierdzielał teraz. Po co mi dwa automaty? Bo mają różną amunicję? Polazł. A, jednak nie. Chowaj się.
Noż, kurde, ile ci zajmie kopnięcie w skrzynkę? No! Ty, złama się jeden. Kurwa, co za chujek. No, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ekwipunek, ekwipunek, ekwipunek włącz. Ale to zupierdliwe. Dobra. Schował się. Dobra, chyba na tyle blisko podszedłem, że się postanowił schować już. Jak po prostu zarzucił. No, to jest submachine gun, a to jest assault rifle. Mają dwie różne amunicje, dlatego mam dwa w ekwipunku. No, serio? Dobrze poszło. Już tyle żeśmy ołowiu w niego wsadzili, że na tym etapie jakby był człowiekiem. Oh shit. Okej. Okay. Are we done here, Krauser? I told you. Again. Też się zmieni w potwora teraz oczywiście. No ale to jest dla mnie tak głupie, przecież oni już nie mają raczej powrotu do tej normalnej formy potem. A, i będzie miał taką rękę jak w prototypie normalnie. Dokładnie jak w prototypie. Super, to było bardzo dobre lądowanie, dzięki temu nie walczymy teraz. Time to finish your training. Witness the power! Witness my power! Serio? Przyszedł, jebnął i poszedł. Cudownie. So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. I'll regret that smart mouth of yours. No, ale akurat Leon miał rację, trochę słaba ta moc. Okej, muszę iść tam niestety. Myślałem, że to taki bardziej labirynt, a... Znaczy, może i labirynt, tylko że... się nie rozgałęzia póki co. Dobra, jeszcze zróbmy sobie tak, przeładujmy sobie bronię. Jusia, siemaneczko. Wesołych świąt w tobie też i wam wszystkim oczywiście też wesołych świąt. Święta w sumie jeszcze trwają, więc... Jak najbardziej. O, jeszcze jedna żółta roślinka. Właściwie to zróbmy sobie od razu. Ciap. Dobra, poczekamy jeszcze z tym, wiecie. Z tym uzupełnianiem życia. Bo tu mamy akurat tak długi pasek, że nie przeszkadza nam to w niczym. Nie jest nas w stanie załatwić jednym atakiem. No!
Zagnojek. Dobra, kolejne. Kurde, tu jest tyle tego wszystkiego. Amunicje, roślinki. Okej, rozumiem, że jak już roślinki i amunicje weszły, to znaczy, że jesteśmy pod koniec walki z nim. Zróbmy sobie tak. Czy jestem zainteresowany Dead Island? Kurde, powiem ci, że wiedząc, że ta gra będzie czymś w rodzaju Dead Rising, znaczy tak zapowiadali, oraz tym, jak długo wychodziła ta gra, trochę nie bardzo? Znaczy, kurczę, może nie tyle, że nie jestem zainteresowany. Bardzo chętnie zagram, ale nie nastawiam się, że to będzie dobra gra. Siemano, Beatko. Wesołych świąt. Odruchowo wcisnąłem? Ej, jakby co? A, chyba drugą rękę też już sobie przekształcił w takie ostrze. Teraz zupełnie jak Alex Mercer. Nie, tutaj ma taki duży kciuk. Okej, teraz się dopiero walka zaczyna z nim. Kiedy ja robię unik, no? Dobra, teraz sobie zrobimy tak. Po żądalu. Myślę, że byśmy mogli tego shotguna trochę... Myślę, że do shotguna sobie zrobimy amunicję teraz. 8 nam zostaje. Do czego jeszcze można? Do submachine guna możemy, albo do pistolera. Myślę, że submachine gun będzie lepszy, ale... No, wciskam tego i wejdę. No, dawaj do góry. A, on też teraz wskoczył, tylko jeszcze wyżej. Okej, to nie był dobry pomysł. Okej, super. Użyjmy tego. Jezus Maria! Mną tu miota. Tam mamy jakieś rzeczy. No przecież, że strzeliłem w niego. Znowu będzie skakał. Dawaj do góry, do góry, do góry. Przeładuj. Staram się, ale jakby mam wrażenie, że łatwiej by mi się na padzie było, grało. Już robienie tych uników teraz, tu. Okej. Okay. You used to be a good guy. Co? Koniec? Ja się tak doposażałem, a tu... Nie, no na razie sobie leży, nie wygląda na bardzo... Myślicie, że to będzie koniec? Ma fryz jak Wesker. Gdzieś w lore przeczytałem, że on współpracował z Weskerem. Więc może? Ma nóż z wężem. Upnij mu ręce tylko. Wytnij mu pasożyta. Nie wiem, jakby patos z tej sytuacji gdzieś mi zniknął, wybaczcie. Skojarzyło mi się trochę ze sceną z drugiego Deadpoola, gdzie on tam umiera, bo jest rozczłonkowany na pół. Takie Deadpool, przecież ty jesteś nieśmiertelny, dajże spokój. Okej, to koniec. Bardzo ciekawe, myślałem, że ta walka będzie większa i... Ciekawe, nie wiem. Myślałem, że po prostu finalnie przekształci się w jakiegoś takiego wielkoluda.
Z góry przepraszam, Ania wie o co chodzi. Ale jeszcze nic nie napisałaś. O co, Kaman? Pan Slytherinu. Pota! Lol, no nie wstaje. Facet się dosłownie cofnął w ewolucji, żeby mieć miecz zamiast ręki. Widać, że istota szara została spalona na rzecz sześciopaka. Chyba tak. Masz rację. Najlepsze jest to, jak Deadpool ma na odwrót nogi i ręce. Zawsze mi to bawi. O, dobra. Proszę bardzo. I niech Ania pokaże. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. I znaleźliśmy tego dziada małego. W 9, i w 7, i w 14. Dobra, koniec. Zapiszmy sobie. Ale przygotowań było co nie miara, nie? Po czym tak... Dobra, storage. Właściwie wydaje mi się, że Magnum możemy sobie zesterować w tym momencie. I mamy teraz nóż taki i nóż taki. Rozumiem, że lepszy i gorszy. Ale my mamy dużo tego wszystkiego teraz. Właściwie to sobie schowam na razie chyba te dwie apteczki. Tak mi się zdaje, będzie lepiej. Nie użyłem Magnum, nie było po co. Nie wyciągnąłem nawet. Miałem tylko w ekwipunku. Ale spoko, będzie na finałową walkę.